tak właśnie, witam was serdecznie z samego rana. Pomyśleliśmy, że Rado nie umie grać, a Rado? Rado gra, Rado gra, Rado gra i co Rado jeszcze? Rado wszystkim pojechał na nosie, tak, wszystkim na nosie poleciałeś, chłopaku, wszystkim na nosie zagrałeś na nosie. Jesteś za linką, fajny filmik, dobrze nagrany, dobry montaż, fajny, fajna muzyczka. No i co? Odpisałeś mi na, pod moim filmikiem, że jedziesz do Chemży, że z kamerką będziesz. No to słuchaj, no kurczę, chłopie, to ja już czekam, no już kurczę, miałem siedzieć dzisiaj przy śmietniku czekać, ale za zimno. No, zdecydowanie. Myślę, że ty też przyjedziesz na wiosnę, więc się spotkamy w tym miejscu, gdzie graliśmy wtedy dziką bombę. Pamiętasz? Dzika bomba, o. Lejlejlejlejla, dibidalidonga, dzika, dzika bomba. Pamiętasz? Graliśmy dziką bombę, żeś się odezwał. A żeby było ciekawie, dzisiaj zdrabki mamy. Lecimy po kolei. Słuchajcie, siódemeczki. Lecimy z siódemeczkami i jeszcze pogadamy. Lecimy. Pierwsza siódemeczka. Startujemy. Piąteczka. Ósemeczka. Jak się uda, to może wtedy Rado będzie impreza, jak wygram siódemkę. Wszystko przeznaczymy. A, Marek też czeka. Mówił, że też czeka. O, niestety nic Rado nie mamy na razie. Będzie trzeba... Musisz kombinować kasę. Ósemeczka, dziewiąteczka, czwóreczka, piąteczka, dwójeczka, szósteczka. Kurczę, jest siódemeczka, Rado, jest, coś tam będzie. Rado, no, przyjedziesz. No patrz, już jedno piwo mamy. Takie tanie, ale mamy. No więc Rado, lecimy z trzecią trapeczką. Trójeczka, siódemeczka jest, Rado. Już jest jedna siódemeczka. Szósteczka. I niestety czwóreczka. Rado, zobaczymy, co pod tą siódemeczką się kryje. No niestety, Rado, mamy po piwie. Mamy, Rado, po piwie, więc słuchaj, możesz przyjeżdżać i będziemy się bawić, jak zobaczcie sami. Mamy na trzy zdrabki inwestycja 6 zł. Wyszły 2 razy po 2 zł, czyli Rado, po piwie tanim mamy już. A wracając do tematu, tak jak napisałeś, czekam, zapraszam do Chemży. Ten Mareczek się też o ciebie pytał, czy się pojawisz, czy przyjedziesz, bo obiecałeś, pamiętasz? Już kiedyś w filmiku mówiłeś, że przyjedziesz. Misia też czeka, uśmiechnięta. Liczę, że przyjedzie za linką, więc słuchaj, będzie wesoło. No i ta kamera, to nie boję się z kamery brać. Możemy się spotkać bez kamery. A więc, żeby się dobrze bawić, zaśpiewam teraz... Nie, teraz pokażę mu zaproszenie od ciebie, znaczy, że potwierdzenie, że przyjeżdżasz do Chemży z kamerką, a potem pokażę, zaśpiewam piosenkę. Raz, dwa, trzy, do przodu. I pozdrowieniami, hejka, hejka, Rafał Hejka. No, cieszę się, że masz fajne filmiki, że coś się w końcu dzieje i że jesteś bez barana. Pozdro, hej. Niebo jasne, wiadomo, żyć niełatwo w wielkim mieście. Oto widać idą ludzie, przy wystawach i od cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążę go przyłapać,
niego i przestanie płakać, bo już za plecami. To policjant jak sam anioł, w samą porę będzie mógł się teraz stawić za nim. Przebaczy to, co może, i zapomni przecież, inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Oh yeah! Dzięki!